Cześć, jest 1 maja 2017 roku, zimno jak cholera, wyruszam w góry z ulicy Targowej na wycieczkę w góry. Prawdopodobnie dzisiaj zrobimy rechybę i to na tyle, co mam do opowiedzenia. Hej, cześć. Witam ponownie, idziemy na przechybę. Widoki praktycznie żadne. Mgła jak cholera. Ale wschód słońca się już teraz robi. Idziemy właśnie do góry. Na Niemcową. Kiedy dojdziemy na Niemcową, jeszcze coś nagramy. Ciekawego. Mgła. Jak już mówiłem, cały czas idziemy do góry. Mgła, zadyszka, pewnie nie będzie to słychać dobrze, ponieważ kamerka jest w obudowie hermetycznej. Tak, co by nie zaszła. Mgło. A teraz jeszcze wschód słońca. Pokażemy. Tak to wszystko właśnie wygląda. No to na tyle. Zbliżamy się do kolejnej atrakcji na tym szlaku. Mianowicie jest tutaj pomnik rozstrzelany. Jak wiadomo, w czasie wojny tutaj w tych okolicach partyzantka walczyła z Niemcami. Tutaj właśnie w tym miejscu w starciu z Niemcami przy większej obławie został rozstrzelany partyzant. Rozstrzelali go tutaj na tej polanie, w tym miejscu właśnie, gdzie teraz znajduje się ten pomnik. Już będziemy dochodzić do tego pomnika, ale jeszcze nim dojdziemy, mały widoczek na Piwniczną. Są tutaj przepiękne widoki, oczywiście góry, piękne góry, które widać, a na dole mgła, bo dzisiaj jest niestety przymglone, szron, bo w nocy był przymrozek, jak widać tutaj na trawie, jeszcze jest przymrozek, jeszcze trzyma szron, mimo że to już jest 1 maja, ale w tym roku mamy wiosnę bardzo, bardzo zimną. No jeszcze kilka dni temu tu leżał śnieg. Padał tu śnieg. Podejdziemy teraz i pokażemy ten pomnik rozstrzelany. O, na tej górce tutaj jest zrobiony pamiątkowy pomnik rozstrzelany właśnie tutaj, w tym miejscu, w dniu 12.07.1944 zginął tutaj w walce z hitlerowcami Franciszek Grucela. Kowalik, żołnierz AK. Placówki Łomnica Łąka. Cześć jego pamięci. To tyle. Jeszcze jak będzie jakieś atrakcje na trasie, będziemy się łączyć, będziemy to wszystko nagrywać. Jeszcze widoczek tam na Kosarzyska i pomalutku idziemy dalej. Gdyż przed nami jeszcze długa, długa droga dzisiaj. I dużo nagrań. Idziemy cały czas na Niemcową. Jest śliczna pogoda. Przepiękny wschód słońca. Jeszcze nam została jakaś 1/4 drogi na Niemcową. Jesteśmy bodajże na 4. kilometrze. Zaraz to się okaże. Tylko włączę nawigację. Tak, dokładnie. Dokładnie już powiem, ile jeszcze na jakiej odległości jesteś. 5 km. Równe 5 km w tej chwili właśnie wyskoczyło. Jesteśmy już dosyć wysoko. Wschód słońca jest cudowny.
Tak, jak widać, widoki też nie najgorsze. Chociaż jakby mgły nie było, pewnie by było dużo, dużo lepszych widoków i lepszy efekt całego nagrywania. No to na tyle. Widzimy się jeszcze dalej na szlaku. Chodzimy do góry. Jest tu bardzo ładna kapliczka. Często odprawiają się tutaj majówki. Ludzie z Kosarzysk sobie przychodzą tutaj z Piwnicznej. Tak zwane lato z Bogiem. Jakby to nazwać, turystycznie zrobione w ten sposób przez proboszcza z Piwnicznej Zdroju. I jak to pięknie ujął i nazwał tą całą akcję Blizy Lata. No, w rozmowie raz z nim tak to nazwał. No, to na tyle. Jeszcze będziemy nagrywać troszeczkę wyżej, jak już dojdziemy na szczyt. Chodzimy na Niemcową. Szczyt Niemcowa zdobyty po prawie że półtorej godziny, 6 km, no ale z kilkoma większymi podejściami. Jesteśmy w tej chwili na Niemcowej. Ładne słoneczko. Ogólnie, żeby to wszystko nagrać, wyszedłem później, bo tak wychodzę dużo wcześniej na trasę. Minimum godzinę, półtorej wcześniej. Jest Niemcowa. Będziemy starali się iść dalej, na ile starczy sił. Nie chodziłem całą zimę po górach. To jest dopiero druga wyprawa. Ale pierwsza była zaledwie kilkanaście kilometrów. 14 kilometrów, więc. I dosyć dawno, 3 tygodnie temu, bo później było zimno, padały deszcze. Jeszcze kilka dni temu tu leżał śnieg. No tutaj był śnieg, ponieważ napadało. Będziemy jeszcze nagrywać coś w okolicy Radziejowej. Może jeszcze wcześniej, przy podejściu na Rogacz. To tyle. Radziejowa. Szczyt, na który będziemy wchodzić za niedługo. A w tej chwili wchodzę na Rogacz. Jest to ten szczyt tam naprzeciwko, który widzimy. Oczywiście szlak nie prowadzi przez sam szczyt, tylko kilka metrów pod szczytem. I to na tyle. Za chwileczkę się jeszcze połączymy. Jesteśmy już na trasie pod Rogaczem. Będziemy zmierzać w kierunku Przechyby kawałeczek. Będę chciał dojść w tamtym kierunku, na ile się tylko da, ponieważ coś mam awarię buta, coś mnie zaczyna gryźć w bucie. Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie wiem, czy się nie odkleiła wkładka od pięty. Buty już nie są pierwszej świeżości, stare. Wkładki już były wymieniane, doklejane i prawdopodobnie się odkleiła i zaczyna mi coś dokuczać. Zobaczymy, jak daleko zajdę z tą wkładką uszkodzoną, ponieważ coraz bardziej mnie drapie popięcie. Na razie mamy zrobione dopiero 9 km. Zobaczymy, ile się da
zrobić tu za chwileczkę. Powinno być widać Tatry. Nagrywam teraz już trochę dłuższy film, ponieważ wiem, że pewnie nie zajdę już daleko. Podejrzewam, że chyba z przechyby dzisiaj będą nici. A oto zaraz będzie widok, piękny widok na Tatry. Zarosło tutaj drzewami, bo tutaj były taras, ogólnie cała ta ścieżka to był taras widokowy, tylko te drzewa strasznie szybko rosną. W przeciągu zaledwie 2-3 lat potrafiło już tu tak zarósć, że niewiele widać. Ale jak gdzieś tu będzie luka, postaram się uchwycić. O, są Tatry. Proszę bardzo, między drzewami tam widać. O, teraz piękny widok na Tatry. Spróbujemy zbliżyć. O, jest piękny widok. Widać Tatry. Ośnieżone szczyty. I to by było na tyle. Idziemy dalej. Za chwileczkę gdzieś znajdę tutaj miejsce, może jakiś pniak, gdzie zobaczę na tego buta. No to pa. Jestem pod Radziejową. Na szczyt zostało jeszcze dosłownie może kilkaset metrów, 500 metrów, ale niestety, no nie pójdziemy już na przechybę z tym butem, tak jak wspominałem, jest problem. Więc niestety będę wracał z powrotem powolutku na rytro. Nie ma po prostu sensu, nie ma co scharatać nóg. Ogryziona pięta przez buta goi się bardzo, bardzo długo. Więc na tyle. Jeszcze ostatni widoczek tam między drzewami na Tatry. I powoli będziemy schodzić na rytro. Jest 6:43. Ewidentnie schodzę na rytro. Pogoda się udała. Wycieczka niestety nie. But mnie napiżdża jak cholera. Już od 9 kilometra, w tej chwili mamy przejdzione 10600. Po prawej widać rogacz. A ja schodzę powolutku tutaj już na rytro. Jeszcze po drodze, jak będzie coś ciekawego, nagram. Buty pójdą prawdopodobnie jutro do naprawy, bo się nie da w nich chodzić po prostu, bo wkładka się po prostu zawinęła od zapiętki. No i kurde, cały czas schodzę na rytro. Jestem już na wysokości 731 metrów i tutaj właśnie dopiero zaczynają pojawiać się na drzewach listki, młode listki. Jest wiosna, jest 1 maja dzisiaj 2017 roku. Widać wyżej tych liści, i tak jak widać, wyżej tych liści nie było jeszcze, wiosny po prostu wyżej nie ma. Dopiero od 700 metrów zaczynają się pączki, które się rozwijają w liście. No cóż, no mamy 1 maja, niestety, no zimny rok mamy w tym roku, bardzo zimny. Zawsze mówią, że na 20 kwietnia już powinny być liście rozwinięte, no ale niestety nie sprawdza się to w górach. To na schodzimy na rytro cały czas, takim oto potokiem, jak tutaj widać. Cały czas idziemy na dół. Jesteśmy już po kilku przerwach, to znaczy kilku, po dwóch przerwach. Jedna przerwa na wyjęcie piweczka z plecaka. Druga przerwa na
krzaczki, sprawy fizjologiczne i tak dalej. No ale tak już jest na trasie. Trzeba czasami też swoje sprawy załatwić. Schodzimy coraz niżej. Jak będziemy dochodzić do Rytra, jeszcze się z wami połączymy. Na razie idę takim wąwozem, bym powiedział. Od strony Doliny Roztoki. Jest tutaj znacznie chłodno. Bardzo bym powiedział chłodno. Odczuwa się to nawet po rękach. Po prostu mamy maj, a wypadałoby iść w rękawiczkach. To na tyle. Dochodzimy i oto dochodzimy na trasie do ładnej wiaty zrobionej z napisem zapraszamy. Tu już widać, że jest szlak bardziej spacerowy, turystyczny. Tutaj mamy pod wiatą tablice typu informacyjne. Jest tutaj oczko wodne, które tutaj służy za park krajoznawczy, bardziej taki przyrodniczy. Są tam różne żabki, nieżabki i tak dalej, jak tutaj opisuję. Następna tablica to jest tablica, jakie zwierzęta tu występują. Bociany czarne, nie tylko, bo wilki, niedźwiedzie i tak dalej, wszystko tutaj można spotkać. Chociaż chodzę kilkanaście lat po górach i tędy chodziłem już nieraz i jakoś o niedźwiedziach tu nie słyszałem. No ale dobra, no tablica jest tablicą. Dalej przechodzimy jeszcze do następnej tablicy. No są tutaj budki lęgowe dla ptaków, informacje i tak dalej. Za chwilę nagram to jeziorko. Tak reklamują to jeziorko, więc je nagramy. Tam jest, o, w oddali. I za chwileczkę, no to jest jeziorko fajne, niespotykane. Kaczuszki sobie tutaj pływają, dwie po tym jeziorku, tak. Wszystko ładnie tutaj widać. Może nie ładnie, bo bardziej pod słońce, ale zajdziemy z drugiej strony. Tak, o. Jest wszystko ok. I te kaczuszki gdzieś nam się schowały. A nie, idą sobie tam po brzeżku właśnie, o. A jeziorko jest właśnie takie tutaj. To jest nietypowe, to jest niespotykana taka niecka. I masz to w Polsce, no masz, no i dokładnie w Rytrze, w Roztoce Ryterskiej. No takie dziwy się dzieją. No mamy tutaj na pewno żabki. No dzisiaj pewnie za zimno, żeby cokolwiek zobaczyć, jakieś żabki. Ale jak przyjdzie lepsza pogoda, lepsza wiosna, myślę, że coś tutaj na pewno będzie widać. To na tyle. Znowu jesteśmy na szlaku. Wyjąłem kamerkę teraz z obudowy, abyście słyszeli dokładnie ten szum i te piękne widoki. Jest to typowy górski potok. Wszystko. Tutaj nie ma żadnych zanieczyszczeń typu chemia, cokolwiek. Płynie to prosto z gór. Tak jak widać, skałeczki, woda, szum, rybki, ptaszki i tak dalej. No i schodzimy do Rytra dalej. Skoro już tak schodzimy, to chciałem wam przybliżyć, co zabierać w góry na wycieczkę. Otóż tak. Na pewno, jeżeli chodzimy po Beskidzie Sądeckim, nie należy zabierać zbyt dużo żywności do plecaka. Dlatego, że tutaj miejscowości od gór są tak blisko, że w każdej chwili możemy zejść przez 3-4 godziny do jakiejś miejscowości, coś zjeść. Z tym naprawdę nie ma problemu. A to odrywając się od tematu, tutaj mamy kolejne jeziorko takie właśnie, jak nagrałem przedtem. To jest kolejne. Jeszcze nawet piszą o zakaz kąpieli, no bo to jest przyrodnicze. To po prostu tutaj są żabki, myszki, nie myszki, tylko
Żabki, ważki i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o to, co zabierać w góry. W góry należy zabrać rzeczy, które nam nie będą dociążać. Jeżeli idziemy na wycieczkę jednodniową, no to należy zabrać tylko podstawy. Podstawowym elementem, który zabieramy w góry, to jest na pewno napoje. To trzeba mieć przy sobie. Kto preferuje napoje słodkie typu orężada i tak dalej, może zabrać orężadę i tak dalej. Jeżeli ktoś wodę mineralną woli, proszę bardzo, woda mineralna. Nie należy też spożywać za bardzo tych napoi w górach, gdyż będziemy się często zatrzymywać, często się będziemy pocić. Dlatego ja preferuję zabrać na trasę turystyczną jedno, dwa piweczka. Kto lubi piwo, trzy, tak, w moim przypadku to biorę sobie trzy. Z tym, że pierwsze piwo, jakie otwieram, to otwieram zawsze po 10-15 kilometrach zrobionych w górach. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze piwo wypite przed wyjściem w góry zniechęca człowieka. Człowiek się robi leniwy, nie przejdzie za dużo kilometrów. Jest to takie, wypiłem piwo, a to bym se usiadł. No to jest takie właśnie ten. To jeżeli chodzi o napoje. Jeżeli się wybieramy w dalsze trasy typu w Bieszczady. Bieszczady są bardzo dzikimi górami, tam nie ma się gdzie zatrzymać za bardzo. To proponuję wtedy zabranie sobie jedzenia do plecaka. No niestety trzeba wtedy zabrać i kuchenkę gazową typu palnik gazowy, żeby coś ugotować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli idziemy na kilka dni, Beskidy tego nie mają. To tutaj można w każdej chwili gdzieś zejść, raptem 3 godzinki, 2 godzinki, schodzimy do jakiejś miejscowości i mamy po prostu to, co mamy. Mamy bary, mamy różnego rodzaju gdzie sklepy, żabki, nie żabki i tak dalej, można coś zjeść. To na tyle. Wracając do tematu właśnie pakowania się w góry. Najważniejszą sprawą, jaką zabieramy w góry, to jest papier toaletowy. Tak jak widać. No w górach się może przydarzyć wszystko. No idziemy, maszerujemy te 8 godzin, 6 godzin, 7 godzin. Więc tak jak mówię, no może by zdarzyć się wszystko i tutaj nie ma się co czarować. No musimy to zabrać, bo czasami trzeba skoczyć gdzieś w krzaczki. O, tu właśnie przerywając temat, zbliżamy się do bardzo fajnego źródełka. Fajnie zrobione. O, taka wieżyczka i płynie sobie źródełko. Macie to w Polsce? No macie to, kurde, w Dolinie Roztoki, Małej Roztoki, w Rytrze. Jest fajnie, tak jak widać. I powracając do tematu, papier toaletowy, to jest podstawa. No nie czarujmy się, mamy ciało, jakie mamy. Sprawy fizjologiczne trzeba załatwić, bo trzeba. I tutaj się nie ma co czarować. To nie jest temat, że na przykład to się nie zdarza. Zdarza się. Bardzo często. Jeżeli zjemy coś nie tak, jeżeli na trasie nawet popijemy za dużo wody, czasami są te rozluźnienia, no i niestety trzeba tą sprawę adekwatnie załatwić. No trzeba, no i tutaj się nie ma co czarować. Mamy tutaj system trochę przymglony. No to na tyle. Pamiętajcie, wychodzicie w góry, podstawowa sprawa, pierwsze co pakujemy, papier toaletowy, picie, żywność, jeżeli idziemy w dalszą trasę, w trasę typu dziką. No i tyle.
nic więcej do plecaka nie bierzemy, nie bierzemy żadnych zbędnych rzeczy. Można ewentualnie, jeżeli się wybieramy na kilka dni w góry, wziąć zapasową bieliznę na zmianę, wziąć dodatkową jakąś odzież typu kurtkę czy coś, no bo pogoda się zmienia w górach. To na tyle. To tyle chciałem powiedzieć. Hej! Minąłem właśnie 18 km, wchodzę do Rytr. Jeszcze do centrum mam może z 2 km, może 3, 2, nie, myślę, że może 2. Jest ogólnie ok. Poza tym, że przeszedłem już 9 km od momentu, jak zacząłem zapierdalać mnie buty, nie? No, także zobaczymy, jak to wszystko dalej pójdzie. Na razie te buty troszkę się ustabilizowały, bo idę po równym, nie idę po wertepach. Zobaczymy, jak będzie dalej. Przede mną jeszcze około 2-3 km do centrum i do przystanku autobusowego. To na tyle. Retro się rozwija. Oto zrobione u góry grillowisko. Tutaj można odpocząć. Tak jak widać. Idziemy dalej. Już mamy asfalt, żeśmy chwycili. Jeszcze mamy, jak wcześniej wspominałem, no nie, może już nie 2, ale 1,5 km. To na tyle. Cały czas idę z Małej Roztoki przez Rytro. Za chwileczkę będę wchodził w centrum Rytra. Jest ładna pogoda, chociaż przed chwileczką dosłownie wyszło tutaj słońce, bo wcześniej była mgła. Zeszedłem do Rytra, była tutaj mgła. Także nie było słońca, było tak, jakby było co najmniej zachmurane. Teraz lekki wiatr rozwiał tą mgłę i idziemy cały czas asfaltem z Małej Roztoki. Calutki czas, aż do skrzyżowania przy szkole, gdzie będę wchodził już w centrum Rytra i coraz bliżej będę już przystanku autobusowego. Jestem na 20 kilometrze, ponad 20, mam zrobione 20 kilometrów 200 metrów i cały czas podążam ulicą. Jest tutaj domy piękne, są ubrane na 1 maja, 3 maja. Jest ogólnie fajnie. Buty zaczęły coraz mniej ogryzać, bo się gdzieś ta wkładka wyrównała. Szkoda, że już po nieudanej wycieczce. No to na tyle, pa. A to jeszcze jeden z wiatraków w Rytrze, znajdujący się koło bunkra. Ten niewielki wzgórek koło wiatraka taki. Ja spróbuję to przybliżyć, może będzie widać. Wątpię, ale może akurat. Dochodzę do głównej drogi w Rytrze. Szkoła podstawowa. Skrzyżowanie. A my będziemy iść dalej, na dół. Tak jak to widać. Dochodzimy do kościoła. Rytrze. Kościół w Rytrze. Dochodzimy do kościoła. 1 maja. Mimo że to jest święto. Bardziej państwowe niż kościelne, ale mimo wszystko ludzi tu jest full w kościele dzisiaj.
naprawdę można powiedzieć, że Rytro jest wierzącym narodem. Nie wiem, czy nie mają odpust, bo jest tutaj dużo kramów. No, tak jak widać. No tak jak widać, wygląda na to, że Rytro dzisiaj ma odpust. Nagrywam to na żywo. Widać tutaj kramy. Schodzę właśnie z gór, teraz jestem w Rytrze, w centrum Rytra. Jest hala sportowa. Tutaj obok kościoła znajduje się hala sportowa, duża, wybudowana. Niedawno, raptem kilka lat temu. Widać tutaj kramy. Jeszcze nagramy to. Czyli mają odpust w Rytrze dzisiaj. No. To tak jak widać, odpust dzisiaj na całego. Schodzimy z gór, schodzimy dokładnie. Mieliśmy być na przechybie dzisiaj, ale nie wyszło. Dlatego nagrywamy to. Tak jak nagrywamy. Jest tutaj dużo ludzi. Samochodów też. I schodzimy już pomalutku do centrum Rytra, na przystanek autobusowy, gdzie będziemy zakończać już naszą wycieczkę. W oddali widać jeszcze ruiny zamku, ale ten filmik o zamku nagramy innym razem. Też mam w planie nagrać coś takiego przy dobrej pogodzie, ale to już nie dzisiaj. To ma tyle. Pa!